Każde sanktuarium jest świątynią, ale nie każda świątynia jest sanktuarium. Możemy użyć takiego stwierdzenia? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to jest Kościół w grecko-rzymskim świecie. Odcinek dość wyjątkowy, ponieważ jesteśmy tutaj rodzinnie w pewien sposób, jako osoby zaangażowane w powstawanie tego programu. Przedstawię. Doktor Bartosz Kołoczek, ksiądz doktor Piotr Góra, którego obecność w programie za chwilę wyjaśnię, i ja prowadzący, ksiądz Kamil Żółtaszek. Proszę Państwa, mówiliśmy niedawno na temat modlitwy, na temat tego, jak modlili się Grecy, Rzymianie i Chrześcijanie, ale warto także powiedzieć na temat miejsc, w których Rzymianie, Grecy i Chrześcijanie. Się modlili. Ksiądz dr Piotr Góra jest autorem bardzo poczytnej publikacji pod tytułem Pastoralno-teologiczny status sanktuarium w przestrzeni życia religijnego diecezji. I zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: Piotrze, czym jest sanktuarium? Sanktuarium istniało zawsze. Na przestrzeni czasów zmieniał się sposób jego rozumienia. Dzisiaj po roku 83 i nie chodzi o rok mojego urodzenia, ale chodzi o datę podpisania kodeksu prawa kanonicznego. Sanktuarium to miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią, gdzie człowiek może złapać Pana Boga za nogi, gdzie jest dotykalny sposób Pan Bóg obecny, ale to inaczej obecny niż w kościele i dzisiaj sanktuarium musi spełniać cztery wypełniać cztery elementy konstytutywne. Aprobatą biskupa, miejsce święte, poświęcone według ksiąg, według ksiąg liturgicznych, jakiś przedmiot kultu, jakaś ta cudowność, ta dotykalna rzecz i pielgrzymowanie. To jest sanktuarium dzisiaj. Ale możemy powiedzieć tak, że y, każde sanktuarium jest y, świątynią, ale nie każda świątynia jest sanktuarium. Możemy użyć takiego stwierdzenia? Nie do końca. Okej. Okay. Bo niekoniecznie sanktuarium jest świątynią. Według prawa kanonicznego, które obowiązuje od 1983 roku, Sanktuarium może być w miejscu świętym. Dlatego sanktuarium może być cmentarz. O, to tego nie wiedziałem. Bardzo interesujące. Mamy tylko dwa rodzaje miejsc świętych, poświęconych zgodnie z księgami liturgicznymi. To jest albo kościół, albo cmentarz. Ale przecież katakumby to jest w pewien sposób sanktuarium. No tak, Dla rzeczywiście. Dzisiaj. Rzeczywiście. Piotrze, pozwolisz, że zanim rozwiniemy temat chrześcijańskich sanktuariów, pójdziemy do korzeni. Bartku, do korzeni grecko-rzymskich? E, grecko ponieważ no, możemy chyba przyjąć, że chrześcijanie sporo zapożyczyli z tego grecko-rzymskiego świata. Przede wszystkim bym powiedział z rzymskiego świata, e, bo też Rzymianie mieli takie bardzo specyficzne pojmowanie, ale bardzo bliskie swoją drogą temu, co powiedział ksiądz Piotr. Na temat... Piotr, ce, Piotr. Soktarium. Nie udawajmy, proszę państwa, wszyscy się tu znamy. Ojcowie założyciele. <głos> <głos> oj, tam, oj, tam. <noise> Więc Rzymianie mieli szereg rozmaitych określeń, którymi określali rozmaite typy świątyń, miejsc świętych, czy poświęconych na rozmaite sposoby. Więc jeśli współcześni badacze mówią o sanktuariach rzymskich, sanktuariach starożytnych, na przykład o wielkim sanktuarium bogini Fortuny Primigenii w Preneste, sanktuarium wielkości miasta taki mhm. kompleks ogromny świątynny Mają to to jest nasze określenie współczesne ale rzymianie nigdy nie nazywali tej budowli sanktuarium nazywali ją edes po prostu budowlą świętą albo wyrocznią ale nigdy takim słowem a więc jak rzymianie odnosili się do tych różnych świątyń to było problematyczne i tak jak dzisiaj chrześcijanie często mylnie stosują różne terminy i tu będzie Piotrek to nam wyjaśniał. Tak samo. Rzymianie mieli problemy, co jest czym. Nie znają określenia sanktuarium, chociaż łacińskie słowo. Tak, jest to łacińskie słowo, brzmi bardzo po rzymsku, ale ono zaczyna być bodajże od czasu świętego Augustyna dopiero używane mm. przez autorów chrześcijańskich na, jako odpowiednik rzymskiego sakrarium. Sakrarium, pierwotnie, albo jakieś pomieszczenie święte, gdzie się przechowuje świętość, gdzie, e, no takie, no taka. Z, przede wszystkim z wizerunkiem bóstwa. Ta najświętsza, najważniejsza część budowli. Ale sakrarium to może być też szafa, to może być pokoik, to może być jakiś skład. Więc sanktuarium to jest późnantyczny termin, który w średniowieczu robi furor. A terminologia obecna w starożytności? Terminologia rzymska jest następująca. Tak jak Piotrek powiedział. Z sanktuarium współcześnie to jest obszar, który no, odnosi się też w jakiś sposób do nieba, i tak samo Rzymianie na to patrzyli, na te kwestie, to im zawdzięczamy. Był używany przez Rzymian było określenie templum templum, z którego dzisiaj słowo na przykład angielskie templum, temple, świątynia wprost. Tylko dla Rzymian już okresu późnej Republi Republiki, templum to niekoniecznie było budynek. Templum to mogło być nawet obszar na niebie, obserwowany przez rzymskiego kapłana. To mógł być obszar na ziemi, który kapłan bierze pod uwagę, przeprowadzając rytuał. To może być nawet obszar pod ziemią. To może być miejsce odludne, ale to jest, templum jest miejscem, które jest w jakiś sposób użytkowane. W ale sposób przepraszam, używane w kwestiach sakralnych, religijnych? W, sek w sakralnych, religijnych. Jeśli jest to budynek... To wtedy jest edes sakra, czyli na przykład dzisiaj badacze używają słowa sanktuarium w odniesieniu do Antyku, mając na myśli duże świątynie, trochę przenosząc te współczesne rozumienie sanktuarium na starożytność, ale Rzymianie no, mówili po prostu albo jest to templum, czyli miejsce wyznaczone na jakieś rytuały, miejsce święte po prostu, albo jak już stoi budowla, to po prostu się wprost mówi o budowli. Czyli edes sacra, miejsce budowla święta. Do tego szereg mniejszych rzeczy, jak kapliczka, czyli sakellum, czyli zdrobnienie mamy, sakellum, kapliczka. Albo fanum, przybytek, byśmy powiedzieli. Przybytek, czyli też to fanum, to też będzie budowla, no, raczej mniejsza. I stąd dzisiaj mówimy o, o sakrum, czyli to, co jest święte, i profanum. Etymologicznie profanum, czyli wyniesione poza świątynię, nie dotyczące świątyni, okręgu świątynnego. Więc to jest szereg tych właśnie takich określeń rzymskich, pierwotnych. I znów mamy jeszcze rozróżnienie między sakrum, saker, a sanctum. Sanctum to jest coś, co po prostu jest przez rytuał poświęcone. Co będzie pełnić swoją funkcję, na przykład mur może być sanctum. Murus sanctus. Ale saker, że coś jest sakrum. I stąd mówimy że o dzisiaj o sakrum. To jest poświęcone bogom, poświęcone rytualnie. To jest, ma pełnić funkcje rytualne, czyli mur nie pełni funkcji rytualnych, po prostu jest uznany za mur, ma pełnić funkcję, no nie wiem, ustalenia na przykład granicy miasta. Natomiast budowla, jeśli jest sakra, edes sakra, to ona już jest poświęcona bogom, jest celom rytualnym. I tak samo człowiek, jeśli jest saker. To jest no, nie święty, nie jest sanktus, tylko jest przeklęty. Jest poświęcony Bogom podziemia. Każdy może go bezkarnie zabić. I tak samo no, pewne postacie osoby urzędy są sak, sakrosankte, na przykład Trybun Ludowy, czyli każdy, kto podniesie rękę na Trybuna Ludowego, staje się saker, czyli przeklęty. Zwróćcie uwagę, jak wiele różnych terminów, gąszcz terminów, w którym Rzymianin się musiał poruszać, mm -hmm. a to tylko czubek góry lodowej. Piotrze, czym różni się sanktuarium od w cudzysłowie zwykłej świątyni, która sanktuarium nie jest? Z perspektywy dzisiejszej, sanktuarium ma większe przywileje. Ponieważ w sanktuarium dzisiaj można uzyskać odpust zupełny i, i to się zmieniło po roku 1983. Ale jaka była różnica wcześniej? To tak naprawdę nie było normalnych kościołów, które są dzisiaj. Czyli wszystko, co było święte, mogło zostać określone słowem sanktuarium, albo dość często mówiono, że to jest dom Boga, i to wydaje mi się się pokrywa też z greckim rozumieniem i rzymskim rozumieniem, że świątynie to były domy dla bogów. Mhm. Mhm. Przestrzeń na świętość, tak? To mi się podobało, powiedziałeś: akwarium, <laughs> tak. przestrzeń na wodę, i sanktuarium, przestrzeń na świętość. I doczytałem się też, prowadząc swoje badania, że słowo sanktuarium pojawiło się również w dziedzinie budownictwa, że, że to było architektoniczne pojęcie. Określało centrum w centrum, to takie najbardziej wewnętrzne miejsce w danej przestrzeni, w jakimś domu, gdzie to było bardzo ważne miejsce. I to później przejęli Żydzi, kiedy mówili o miejscu najświętszym, miejsce święte świętych. To było sanktuarium. Czyli ta najbardziej wewnętrzna część świątyni. Chciałem tutaj nawiązać do tego, że to było bardzo powszechne rozróżnianie świata na coś dotykalnego, takiego ludzkiego, wytłumaczalnego efemerycznego czyli profanum i ludzie rozróżniali na coś, Sakrum, coś przeciwnego, co jest niewytłumaczalne, co jest związane z jakimiś siłami nadprzyrodzonymi, musiało się wiązać z jakimś bogiem. I każda religia, każda kultura w jakiś sposób próbowała zrobić takie połączenie z tym sakrum. I to właśnie były te świątyńki, sanktuaria. Jak dzisiaj wchodzimy na Wawel i widzimy Konfesję Świętego Stanisława, to ona jest zbudowana jak taki baldachim. Cztery mhm. kolumny i, i nakryta kopułą i pod spodem coś. Dzisiaj tam są relikwie Świętego Stanisława. Tak kiedyś też budowano te świątynki, tak kiedyś to mówiono, że to są też takie sanktuaria. Zrobię szybki przeskok. Jak Święty Paweł idzie tam y, przez miasto, żeby wyjść na Areopag, mhm. to mówi, że mija po drodze mnóstwo świątynek, świątyń, sanktuariów poświęconych różnym bóstwom. I dopóki. Nie byłem księdzem, tylko młodym człowiekiem, się zastanawiałem, jak na takiej jednej ulicy tyle kościołów, takich dużych budowli. To nie były duże budowle. To były czasami nawet w murze ustawione nisze, wydrążone nisze z kolumienkami i to już było sanktuarium. To były właśnie te na przykład sakella. Sakellum, czyli te kapliczki rzymskie. Przykładowo było na terenie Rzymu 27 kapliczek, tak zwanych argeów, takie malutkie ludziki z sitowia zrobione, które 13 i bodajże 13 i 14 marca w, no właśnie ubierano. Wkładano do tych kapliczek, w, rytuały się odbywały. To były takie kapliczki tak niewielkie, że waron Rudy Tarzymski z I wieku przed Chrystusem, który u, u, opisuje ich umieszczenie, pisze na przykład, że jedna z nich znajdowała się w garkuchni inna przy jakimś barze, czyli właśnie takie nisze niewielkie wydrożone w ścianach, a 15 maja westalki rzymskie na czele z kapłanami wrzucały te lalki do Tybru z najstarszego mostu Pons Sublicius, czyli coś jak topienie Marzanny. To było coś bardzo się tak rytuał, dlatego że to były takie jakby kolektory złej energii. W każdej dzielnicy, z czterech dzielnic rzymskich były te Argea, ci Argeowie, te ludziki właśnie ze Słomy, oni jak takie kozły ofiarne gromadziły złą energię i wszystko, co złe w siebie, a potem je wrzucano do Tybru, żeby pozbyć się tego, żeby zmyć, zmyć z miasta, z tych różnych dzielnic, wszystkich dzielnic zebrane Słomkowe. A więc faktycznie no w kulturze rzymskiej też są takie malutkie sanktuaria, w sensie kapliczek, w sensie malutkich świątynek. To jest bardzo, bardzo typowe dla kultury rzymskiej i właśnie to jak Piotrek mówi o tej ulicy, o której pisze święty Paweł, no to to Rzymianin spokojnie mógłby sobie właśnie coś takiego wyobrazić, że to niekoniecznie są duże świątynie. Chciałem się zgłosić. Od razu Adwocem zgłaszam. zgłaszam się. Możemy mówić zarówno o miejscach świętych, o sanktuariach, ale fajnie, że od razu łączymy to z tymi zwyczajami, które się w sanktuariach dzieją, bo nie ma sanktuarium bez tych zwyczajów, które te zwyczaje też zachęcają pielgrzymów, żeby tam przybyć. Do dzisiaj też znamy sukienki Matki Bożej. Mm -hmm. Skojarzyły mi się też właśnie, jak, jak powiedział Bartek o ubieraniu figurki, skojarzyły mi się sukienką Matki Bożej, prawda? Dzisiaj taka tak, sukienekowa. nawet w, taka na Partenonie, w mm -hmm. świątyni Ateny-Partenos, no, ubrano ją na stałe. w Fantynowy, to techniką Chryzelę miała stały strój, ale w Rzymie. W Grecji zresztą też, ale skupmy się na Rzymie. To był bardzo częsty motyw, że się w figurę bóstwa co roku ubiera w nowe szaty, w różne stroje, stroi się po prostu. Mhm. To też jest taki zwyczaj bardzo bliski Rzymianom. Ja mam pytanie takie mm, zasadnicze, coś co mnie interesuje. Mam nadzieję, że widzów też. Czego generalnie i w czasach starożytnych i współcześnie w czasach chrześcijańskich w takich miejscach się szuka. Dlaczego ludzie wybierają pewne ośrodki kultu, pewne miejsca, do tych miejsc się udają? Po co? Jaki jest powód? Bo w starożytność powiedzmy jakoś tam gdzieś kojarzę mniej więcej, na przykład świątynia w Delfach, konkretny powód. Tam można było zasięgnąć informacji od Pyty. Wiele osób pielgrzymowało tam po to, żeby poznać przyszłość. Czyli rozumiem, rozumiem, że interesuje cię bardziej nie po co się buduje, tylko po co ludzie już tam przychodzą. Tak, tak. No, dlaczego tam się udają? No to wydaje mi się pierwszy, pierwszy powód, to jeśli mamy do czynienia z wyrocznią, to ludzie przychodzą do poradę. Poradę, żeby im bóstwo pomogło w życiu podjąć jakąś ważną decyzję. A na marginesie, jak się nazywa porada na odległość? Teleporada. <słuch> No więc tam praktykowano. Teleporady też praktykowano. No bo jeśli jakiś władca, król albo ktoś bardzo bogaty nie mógł przybyć do wyroczni, to wysyłał umyślnego z listem i dostawał teleporadę. A ja myślałem, że to w pandemii powstało. Nie, to na przykład Krezus, król Krezus, jak pytał, czy walczyć z Persją, czy nie, no to skorzystał z teleporady. <laughs> więc no, takich wyroczni jak Delficka było więcej bo Apollina w Delfach, Apollina Didymejskiego w Dodonie, świąt, wyrocznia Zeusa w Ramnus, wyrocznia tak samo w Italii więc ludzie przychodzą po radę ludzie przychodzą do sanktuarium także po uzdrowienie szereg sanktuarium powstało w świecie antycznym jak w Epidauros, ale też a Sklepios w Rzymie, to mi się kojarzy tak, na wyspie Kos, no. na terenie Rzymu na wyspie na Tybrze Właśnie takie sanktuarium. O tym, o tym Dzisiaj Kościół Świętego Bartłomieja w o roku 200, bodajże 72 przed Chrystusem. Tam umieszczono, rozpoczął to kult Akt Sklepiosa jako Boga Medycyny. No i tam był taki paraszpital, tam zwożono chorych. A więc przybywali ludzie po uzdrowienie, i, i szereg darów wotywnych, jakie znajdujemy po tych sanktuariach, no to na przykład tak jak Częstochowy kojarzymy odlewy nóg. To mój obszar. To on o tym. On... Tak, ale to, to jest też taki bardzo życzliwy zwyczaj. O, lewach, o Więc to też w rzymskich, pogańskich sanktuariach tak. znajdujemy. Kule od chromych uleczonych. Albo przychodzą, żeby przez, przez sen doznać jakiegoś oczyszczenia. No i wreszcie sanktuaria związane z kultami misteryjnymi gdzie przybywa się w celu no, przeprowadzenia rytuałów, w celu wtajemniczenia, w celu, w celu bezpośredniego kontaktu z bóstwem. Które ma nas oświecić i ma nas poprowadzić no, w stronę może niekoniecznie tyle zbawienia, ale w, choć u Orfików, tak, ale w stronę właśnie czegoś transcendentnego. Piotrze, do ciebie mam pytanie, wspomniałeś tam o czasach, kiedy byłeś młody, i tak dalej, to mam pytanie do ciebie jako starego księdza, już w Dziękuję. tym momencie. Nie wydaje ci się, że w chrześcijaństwie także daje o sobie znać taki element interesowności, jeżeli chodzi o. Korzystanie w cudzysłowie z sanktuariów. Ja oczywiście tego nie krytykuję, bo kiedy człowiek jest chory, mhm. w sposób naturalny szuka pomocy. Jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga, ale nie dyskredytujmy takiej postawy, mhm. bo pamiętajmy, ile w Ewangelii było przypadków, kiedy ludzie nawracali się, odnajdywali kontakt z Bogiem poprzez uzyskanie pomocy no, w sytuacji choroby. No Widzimy, że Jezus przecież sam zachęca permanentnie do tego wielokrotnie. uzdrawia. Tak? A, więc, a więc tego nie dyskredytujmy. Natomiast zastanawiam się, czy ten element, jak jakby pewnej interesowności w korzystaniu z sanktuariów słynących chociażby z cudów. Nie jest zbyt duży, Twoim zdaniem? J jak mnie, na to popatrzeć? Dla mnie on jest podstawowy. Może tym się różni religia chrześcijańska od innych religii, że u nas Pan Bóg przychodzi z ofertą dla Ciebie, Pan Bóg przychodzi ze zbawieniem mhm. i Ty po to zbawienie idziesz, w różny sposób z tego zbawienia korzystasz. Czasami drogą do uzyskania zbawienia jest doświadczenie uzdrowienia fizycznego. Coś otrzymałem fizycznie i to mnie skłoniło do zmiany życia. Y Odniosę się do tej wypowiedzi, jakie są funkcje sanktuariów, po co ludzie tam przychodzili. Dzisiaj też do naszych sanktuariów przychodzi się nie po wróżbę, ale po doradę, y, sakrament spowiedzi. Doradę taką rybę? <laughs> sakrament spowiedzi, po, po dobrą katechezę, po rozmowę z y, przewodnikiem, kierownikiem duchowym. Więc y, prawo mówi, taki dokument o pobożności ludowej, że w sanktuarium mają być obficie i oferowane środki zbawienia. Y, też przychodzimy po uzdrowienia i to się dzieje. Też te wota to jest już ze starożytności. Przychodzimy w potrzebie. Każdy pielgrzym przychodzi w potrzebie. I w pracy swojej wymieniam chyba z 15 różnych funkcji, jakie spełnia sanktuarium. To są od funkcji kultycznych, które są te podstawowe. Przez takie funkcje, które są uzupełniające. Dzisiaj sanktuaria spełniają też funkcję kulturową, że tam odbywają się, mogą się odbywać przedstawienia o tematyce religijnej, może koncerty, charytatywne. Właśnie spełnia też sanktuarium funkcję charytatywną. Przy sanktuarium często były szpitale. Tam zgromadzone pieniądze od pielgrzymów służyły na utrzymanie tych chorych, tych biednych. Dzisiaj, zwłaszcza na naszym terenie diecy bieskożywieckiej, gdzie mamy też kościół ewangelicko augsburski sanktuarium ma pełnić rolę ekumeniczną, czyli wspólna modlitwa. Sanktuaria mogą być związane z albo z tajemnicą Pana Boga, sanktuarium Trójcy Świętej, sanktuarium adoracji w kętach, albo z sanktuariami związanymi, albo sanktuarium są związane ze świętymi, albo sanktuaria są związane z Matką Bożą. Jakby takie trzy rodzaje sanktuariów. Kiedy ty, Piotrze, mówisz o ekumenizmie, od razu przychodzi mi na myśl termin amfikcionia, która też jest związana w pewien sposób z sanktuariami, Bartku. Nie, na przykład Amfiktionia delficka. delficka czyli... Chyba najsłynniejsza. Tak, czyli to jest taki... No to może dwie amfikcionie omówię. Bardzo proszę. Ta grecka, amfikcionia delficka, to jest po prostu taki, powiedzmy, związek miast, związek polejs, Wokół Delf, które, no, których zadaniem jest sterowanie opieki w Fokidzie opieki nad sanktuarium w Delfach. Czyli, czyli współpraca, współpraca, mhm. współpraca, żeby razem utrzymywać to sanktuarium, bronić go, no ale też wokół tego sanktuarium się gromadzić. Mhm. A, a przepraszam, a w katolicyzmie Piotrze, znane są podobne formy, że nad sanktuarium sprawuje opiekę niekonkretna powiedzmy sobie, nie wiem, parafia, diecezja, tylko że jest to jakieś dobro wspólne? Na przykład w dekanacie i to próbujemy w naszej decyzji robić, żeby w dekanacie było jedno fajne sanktuarium, żeby nie było sanktuarium w każdej parafii, bo jest taki trend. Ale żeby zachować taką odświętność sanktuarium, odświętność pewnego nabożeństwa, na przykład nabożeństwa fatimskiego, jest sanktuarium Maryjne i tam jest to nabożeństwo tylko i cały dekanat zbiega się. Pomysł w tym chyba bardzo dobry. Pomysł chyba bardzo dobry. I u nas to działa tak w tą stronę, że cały dekanat troszczy się o sanktuarium, cała Polska troszczy się o Jasną Górę. Ale w drugą stronę Jasna Góra promieniuje na całą Polskę i można się uczyć pewnych nabożeństw od Jasnej Góry, można się uczyć pewnego podejścia do modlitwy od danego sanktuarium w rejonie. Ale chciałbym naszą rozmowę skierować jeszcze na inne tory. Kościół w grecko-rzymskim świecie. Istają świątynki, sanktuaria i te kulty i te sposoby wyrażania kultu, a ja pisałem pracę i zacząłem w innym świecie. Zacząłem w świecie semickim. Czyli to jest rejon Morza Śródziemnego, to jest Bliski Wschód, tam są Babilończycy. W ogóle, kim są Semici? Semici to są potomkowie Sema, jednego z synów Noego, Arabowie, Żydzi i tak dalej. W tamtym świecie też są sanktuaria. Te sanktuaria przybierają najczęściej, to takie najbardziej pierwotne, postać ziguratów. Ziguraty to są nawet sztucznie wznoszone góry, żeby na szczycie tej góry składać ofiarę bogom. I później próbowałem, patrząc na Pismo Święte, patrzeć, jak to się rodzi od samego początku w judaizmie, jakie są pierwsze sanktuaria, jak to przechodzi do nas, do naszej religii chrześcijańskiej. I, i tam u tych patriarchów, u, u, u Żydów, u Abrahama, Izaka, Jakuba, pojawiają się najpierwsze sanktuaria, i tu mam pytanie, czy takie też były w Rzymie, związane z łonem przyrody. Na górze budowano ołtarz, Abraham zbudował ołtarz na górze, tam składał ofiarę. Miał tam złożyć swojego syna, na przykład Izaaka. Ale to było na łonie przyrody, albo były święte jakieś dęby, dęby more, dęby mamre. W religiach pogańskich pod dęby przychodzono i z szumu liści słuchano wróżb. A później dopiero patriarchowie w te miejsca kultu pogańskiego, kiedy się zatrzymywali, na przykład Jakub miał taką sytuację. Przychodzi w jedno miejsce, tam ma ten sen, że wchodzi po drabinie, spotkał Pana Boga. Na pamiątkę tego snu i tego doświadczenia, tej Teofanii Boskiej, on tam stawia kamień, oblewa oliwą i to jest dla niego sanktuarium. Hmm. Bardzo ciekawe. Czy to było podobnie gdzieś tam używane? U tak, jak najbardziej, bo y, sanktuarium, w którym jest otoczony świętym czciom las dębowy, to właśnie jest przeze mnie w Dodonie. Tam jest sanktuarium ku czci Zeusa, gdzie z szumu liści dębu wróżono, gdzie tam y, noczczono ten las dębowy. Y, tak samo na terenie Rzymu. Były sanktuaria związane z, no, z prawnymi jeszcze pozostałościami lasu, który pozostał na, na terenie Rzymu. Fagutal, czyli taki bukowy las, taki lasek nieduży już w sumie. Tak samo Rzymianie no, znali tą praktykę oddawania czci bóstwu na szczycie góry. Mhm. No Bo zresztą najważniejsze sanktuarium Jowisza, najważniejszego bóstwa rzymskiego, Jowisza, największego, najlepszego na Kapitolu, to jest na najwyższym szczycie rzymskim. Nad Rzymem. Tak, jest Arks, Cytadela i Kapitolium, gdzie góruje nad Rzymie. I to jest w ogóle miejsce, od którego rozpoczynają się dzieje Rzymu, dzieje osady, to gromadzą się wokół Kapitolu, jako centralnego miejsca kultu. Tak samo te sanktuaria, które jednoczą wspólnotę, to mówiliśmy o Częstochowie, o Delfach, na terenie Etrurii, takie funkcje pełniło, na przykład sanktuarium Tina, Welthune, Tinuel Thune to był odpowiednik Jowisza, najwyższe bóstwo całej Etrurii. Jego sanktuarium znajdowało się w Wolsini. I to ciekawa sprawa, bo Etruskowie nigdy nie stworzyli państwa, jednego mhm. państwa. To był też szereg polejs, które często się zwalczały, nie lubiły się, żadnych sojuszów jakichś wielkich etruskich nie było. Natomiast istniała liga 12 miast etruskich Dodekapolis Etruska, które, tak jak Anfikcjona delficka, gromadziły się, były skupione wokół tego sanktuarium tina, najwyższego bóstwa nieba. W Wolsini, które promieniowało na te inne miasta, i z jednej strony, no właśnie, w innych miastach satelickich, takich jak Rzymie, tworzono sanktuarium tych bogów na szczytach wzniesień, a z drugiej strony, no to sanktuarium w promieniowało na całą Etrurię, więc mhm. oni się o nie troszczyli, a ono się troszczyło o wszystkich Etrusków. Więc takie miejsca też związane z kultem nimf rzecznych mhm. przy grotach. E, właśnie nimfea rozmaite, one zawsze miały ten charakter w związku z przyrodą. E, mogła to być jakaś święta grota, e, mogło być święte źródło, e, święte drzewa, las święty, szczególnie i dęby czczono. Czy widzisz podobieństwo? Święte źródło, święta grota, lurd. Ależ oczywiście, Piotrze, że widzę i dostrzegam ale zrodziło mi się jeszcze jedno pytanie. Słucham waszej tutaj też dyskusji, jest bardzo interesująca. Piotrze, wspomniałeś o Semitach, wspomniałeś o narodzie wybranym także. Bartku, oscylujesz jak zwykle w kulturze pogańskiej, greckiej, rzymskiej, ale przecież mamy taki epizod spotkania powiedzmy sobie dwóch religii, Antioch IV Epifanes, Jerozolima, Ochyda Spustoszenia. W pewien sposób powiedziałbym, Konkurencyjne kulty, konkurencyjne ołtarze, nawet zgorszenie, które się pojawiło, którego Żydzi no, nie mogli ścierpieć. Pytanie takie mi się nasuwa, czy sanktuaria i te pogańskie, i te chrześcijańskie, w jaki sposób konkurują ze sobą dzisiaj? Wybierz mnie. <laughs> to może. Na siebie. Na siebie. <laughs> to może, Piotr. Zakończyłem ten wywód. Na patriarchach, którzy budują ołtarze, sanktuaria tworzą te pierwsze. Następnym etapem była Arka Przymierza. To było takie sanktuarium przenośne, to było namacalne, Boże, coś na ziemi. I to było to miejsce kultu. Nieśli z sobą to przez pustynię, naród wybrany, niósł z sobą Arkę Przymierza, stawiał, rozkładał namioty. I nagle ten namiot na pustyni staje się sanktuarium pod namiotem. Namiot, tabernakulum po. po po, po rzymsku? Po łacinie. Po łacinie tabernakulum. No to też nam się kojarzy. Ale można mówić po rzymsku. Z tabernakulum w naszym kościele. To już ma związki. Mhm. I później, jak już Arka Przymierza siada, zostaje zbudowana przez Salomona świątynia, do której zmierzasz. I świątynia w Jerozolimie staje się jedynym legalnym sanktuarium Izraela, jednoczącym, tak jak Amfiktonia, to tak samo świątynia w Jerozolimie jednoczy cały 12 pokoleń Izraela. Cały Izrael. Czemu w ogóle Jerozolima jest taka super? Bo Jerozolima nie należała do żadnego z pokoleń, była wspólna dla wszystkich. Natomiast później, kiedy się to królestwo rozpada na północy, południowe, powstają konkurencyjne takie, gdzie kult za kult odpowiada tamtejszy król w Dan, w Betel. I one są już jakby troszkę takie konkurencyjne, w sensie, w sensie pogańskie. Mm -hmm. Takie nie bardzo. Już jest jakaś konkurencja. Później świątynia jerozolimska zostaje zburzona i to też są fajne styki z Rzymem, bo to Rzymianie burzą. Fajne jak dla kogo? Dla Rzymian na pewno. Dla Rzymian fajne, dla Tytusa, który sobie na koniu wjeżdża do świątyni jerozolimskiej. Tak, natomiast no dla Żydów przecież to tragedia. I to są te momenty styku, natomiast zanim to się wydarzy jest Jezus Chrystus. I to jest moment, który chcę bardzo tak wyraźnie powiedzieć. Z Jezusem rozpoczyna się taki moment spirytualizacji w ogóle sanktuarium czy świątyni. Bo przecież Jezus w rozmowie z Samarytanką mówi, że przyjdzie moment, kiedy kamień na kamieniu ani na tej górze, ani na tamtej, ale w duchu i w prawdzie będziecie oddawali cześć Bogu. I wielu komentatorów mówi, tak, to już teraz nie trzeba budować sanktuariów, nie trzeba budować świątyń. Wcale nie należy tego tak interpretować. Jezus przesuwa po prostu akcent że nie najważniejsze będą kamienie i sanktuarium, to uzdrowienie nie tylko tam, ale tam, gdzie jest duch i prawda. Jezus mówi, odtąd ja będę sanktuarium. Przenosi ten rozumienie tego znaku świątyni, jedynej świątyni na siebie. A potem przecież czytamy w Nowym Testamencie, że Kościół jest sanktuarium. A jeszcze potem, ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Ty, czyli każdy wierzący człowiek jest sanktuarium. A jeszcze potem mamy apokalipsę, gdzie jedynym sanktuarium jest świątynia, do której jest, w której jest baranek. Więc ten moment spirytualizacji się, moment kulminacyjny nastąpi już... W zasadzie świątynia, którą jest baranek, bo Apokalipsa mówi, że święty Jan, że świątyni w niej nie niedojrzałym bo i świątynią jest baranek. Tak. Chyba, chyba tak było. No ale właśnie, Piotrze, o bardzo ciekawej rzeczy, przepraszam, bo wszedłem w słowo. Jeżeli chcesz jeszcze dokończyć, to, 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 to śmiało, ale jedna rzecz mi się nasuwa. No przecież Jezus nie zanegował wartości świątyni. Wręcz przeciwnie. Yy, zdenerwował się wtedy, kiedy w świątyni zobaczył kupców i sporządził sobie bicz ze sznurków i powiedział, że to ma być do modlitwy. W, w mojej pracy też piszę właśnie to. I te nasze świątynie dzisiaj są odbiciem tej świątyni z Apokalipsy. To są znaki na ziemi, gdzie można na ziemi chwycić Pana Boga i, i tą Jego łaskę. Ale chyba jest takie ryzyko, przepraszam, że akurat drążę to zagadnienie, ale ono może być też ciekawe dla y, widzów, że dojdzie do jakiegoś spłycenia tego, co ma być właśnie przestrzenią dla Boga, przestrzenią na bóstwo, jest ryzyko, że y, takie miejsce stanie się też jakimś miejscem komercji. To jest widoczne w świecie chrześcijańskim, w świecie pogańskim pewnie też. Tym bardziej No chyba. spokojnie, to, to było absolutnie normalne dla pogan, żeby <noise> prowadzić handel przy świątyni, pamiątek i tak dalej. A to dobrze. Ale myślę, myślę bardziej o czym innym, że o też tym e, z fragmencie Ewangelii, gdzie Jezus mówi, że jak chcesz się pomodlić, to nie idź do synagogi, jak robią obudnicy, Siada, nie siadaj w pierwszej ławce i trąb po sobie, zwracaj uwagę, że przyszedłem do sanktuarium, jak celebryta, tylko wejdź do swojej izdebki, przymknij drzwi, zapal lampkę. I, I módl się, bo ojciec... Tylko chcę podkreślić, Jezus, że Jezus widzi, nigdy nie negował wartości świątyni. Właśnie, nie. a więc nie neguje wartości świątyni, tylko neguje świątynię na pokaz. E, świątynię, w której się przychodzi, żeby się pokazać, siąść w pierwszej ławce, żeby się ostentacyjnie modlić i żeby prowadzić tam handel, bankierzy, wymiana pieniędzy, pamiątki, handel, pamiątki i tak dalej. E, to neguje. E, I tak samo... E, no. No, Jezus wprowadza absolutną nowość w świecie pogańskim, i to jest coś, co może jeszcze wróćmy do tych świątyń semickich i świątyni w Jerozolimie, coś, czego Rzymianie na przykład nie rozumieją. Coś, co jest nie do pomyślenia dla no, rzymskiego odbiorczy, czyli świątynia, gdzie nie ma posągu kultowego, nie ma Boga, że ona jest niby mieszkaniem Boga. I gdy Pompejusz Wielki na przykład w 63 roku przed Chrystusem wkracza do Jerozolimy, to on nie chciał, nie chciał dokonać profanacji świątyni jerozolimskiej. On był po prostu ciekawy, jak wygląda Bóg Żydów, o którym się tyle mówi. I wszedł do świętego świętych z czystej ciekawości, no jak wygląda ten Bóg i podobno był strasznie zadowolony zawiedziony, że tam nic nie ma. Nie ma żadnego pomnika, że można sobie z brodą siedzący na tronie jakiegoś pana, tak jak w grafikach, wyobrazić, a Żydzi byli strasznie wściekli tym, co on zrobił. I to nawet w czasach Cesarstwa Rzymskiego cesarze nie rozumieją tego. Nawet cesarze, ludzie wykształceni. No jak to może być, że świątynia, gdzie nikogo nie ma, gdzie jest pusto? Świątynia Rzymianom się kojarzy właśnie tak, jak Piotrek powiedział, z domem Boga. Czyli musi być to sakrarium, jest to miejsce najświętsze. W tych wielkich sanktuariach, jak w wspomnianym Preneste, oni budują sztuczną górę. Dzisiaj współczesne miasto Palestrina idzie się po kolejnych tarasach miasta. Całe miasto współczesne to są tarasy ogromnego, starożytnego sanktuarium, gdzie na samym szczycie, dzisiaj pałac Barberinich, mieściło się to sakrarium, ta siedziba, to najświętsze miejsce z figurą Fortuny, bogini losu. Ale no właśnie... Jest ten pomnik, jest to miejsce namacalne to święte, a więc no, no, głoszenie, nauki, że sanktuarium może być serce człowieka, że sanktuarium może być gdzieś indziej niż w tym konkretnym miejscu, no, jest dla Rzymian dziwne i nietypowe, i to jest coś, co będzie też trafia na podatny grunt w czasach cesarstwa, gdy zaczyna rosnąć w religijności rzymskiej taka potrzeba bezpośredniego kontaktu z bóstwem. Mm -hmm. Mówiliśmy o tym, że tradycyjne religie pogańskie to były religie obywatelskie, a więc lud gromadzi się cały przed świątynią, w świątyni jest skrzchabuk, przed świątynią wychodzi kapłan i dzieją się ofiary przed świątynią. To jest ta jedna rzecz. A w okresie cesarstwa już Rzymianie chcą, tak jak widzieliśmy w filmie Gladiator Riddleia Scotta, modlitwę Maximusa, Bezpośredni kontakt z BÓSTwem, modlić się bezpośrednio do BÓSTwa. I tutaj też urasta ta rola sanktuarium. Chrześcijaństwo trafia na bardzo podatny grunt, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie wśród Rzymian właśnie na taki kult, że Bóg się interesuje człowiekiem, go wysłucha, i są też takie miejsca, gdzie można. Można tego Boga bliżej poznać. Wspomniałeś, Bartku, że Pompejusz wszedł do świątyni i się zdziwił, bo tam niczego nie znalazł, nie znalazł tego, czego oczekiwał, a w naszych chrześcijańskich świątyniach, sanktuariach, właśnie coś jest. Nawet nie tyle coś, co ktoś, bo przecież obecny jest Jezus w najświętszym sakramencie, przechowywany w tabernakulum. I tutaj kolejna intrygująca rzecz. Ale sanktuarium różni się tym od każdego kościoła, że oprócz tabernakulum jest ta szczególna przyczyna pobożności. Właśnie i do tego chcę Piotrze nawiązać. Słyszałem kiedyś o takiej sytuacji, która trochę mną wstrząsnęła, że grupka osób wybrała się do jednego sanktuarium, do, do sanktuariów, nie powiem którego, znanego sanktuarium w Polsce, po to, aby ucałować relikwie, po to, żeby no, trochę tym, o czym tutaj wspominasz, tym sednem sanktuarium się nacieszyć. Ale zignorowali kompletnie Eucharystię Niedzielną, bo to była niedziela akurat. Nie ma ryzyka takiego przesunięcia, że, że będziemy, powiedzmy, akcentowali zbyt mocno pewną. Ten pewien szczególny element, to serce sanktuarium w cudzysłowie, w yy, yy, jakiegoś tam kultu, który się odbywa, ale znowu z pominięciem tego, co jest sednem. Trochę mi to przypomina takie sytuacje, kiedy rzeczywiście w Polsce mamy dość rozwiniętą pobożność maryjną, przechodzi połowa parafii na różaniec, po czym wychodzi z kościoła wtedy, kiedy zaczyna się najważniejsza rzecz, msza święta, Eucharystia. No i ksiądz mówi: Zostańcie nam przy świętej i te pół godziny was nie zbawi. No, tego nie słyszałem, ale to polska tradycja. Natomiast, natomiast znowu będę teraz adwokatem diabła tutaj. Nie dlatego, że mi się bardzo podoba powiedzenie Paulo Coelho, który kiedyś stwierdził, że kto często pielgrzymuje, rzadko zostaje świętym. Tak powiedział. Ale, ale z, z powodu tego ryzyka, które wydaje mi się jest obecne, że znowu akcent przesunięty na pewną formę jakiejś takiej cudowności, a z pominięciem tego, co jest istotą. Pięknie sobie odpowiedziałeś. Najważniejsze jest dobre postawienie akcentu. Można powiedzieć polityka, ale się tym nie zajmujemy. A można powiedzieć polityka. I to jest ten kij, którym się świeczki zapala, też w sanktuarium. Więc dobrze postawić akcent. Nie byłoby tej szczególnej przyczyny pobożności w postaci tego świętego, jego relikwii, gdyby nie Jezus Chrystus. Ale żeby to dobrze zrozumieć, wypadałoby nam przejść już do czasów po Chrystusie, kiedy Jerozolima zostaje zburzona. Przychodzi Rzymianin, przychodzi Rzym i dowiedziałem się, że tak wyczytałem, nie wiem czy to prawda, że jedynym miejscem, które nie zostało tak super zburzone, bo ten oddział, który burzył, właśnie tam mieszkał, były okolice Wieczernika. I prawdopodobnie to miejsce, gdzie Jezus odprawiał pierwszą Eucharystię, że ono zostało zachowane. Że, że... I pytałem się, pisząc pracę, jakie było pierwsze sanktuarium już dla ludzi Jezusowych, dla, dla chrześcijan. I stawiam tezę, że tymi pierwszymi sanktuariami, miejscami świętymi, to były te miejsca sprawowania Eucharystii, gdzie On sam był. Potem dopiero rozwija się takie pragnienie szukania, tych miejsc, gdzie był jeszcze. I mamy Drogę Krzyżową. Dzisiaj mamy sanktuarium pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kiedy był zakaz pielgrzymowania do Ziemi Świętej, to takie mini Ziemie Święte robiono na terenie Europy. No i północne Włochy. Tam pisałem o tym miejscowości, teraz sobie nie przypomnę, ale oni napisali statut sanktuarium na dużo przed uznaniem sanktuariów za podmioty warte statutu. Tych miejsc, z obec naznaczonych obecnością Jezusa, było coraz więcej. I później zaczęły się pojawiać miejsca naznaczone obecnością takich świętych, pewnych świętych, którzy za Jezusa, za wiarę oddali życie. I mamy pierwszy gość, to jest pierwszy Szczepan, pierwszy męczennik. Następnie każdy kolejny męczennik i jego grup. Przychodzono na jego grup i tam, żeby uczcić jego kontakt, jego związek z Jezusem, sprawowano Eucharystię. I tu pojawia się ciekawa paralela do Herosów rzymskich. O tym wspominałem. Bo niektórzy zaczęli zarzucać, że to jest tak jak w przypadku Herosów. Spotykacie się w miejscu, gdzie jest czczony Heros, i świętujecie. Bo oprócz mszy świętej to było też takie świętowanie. Bo to był moment dla tego świętego, narodzin dla nieba. Cieszono się, że on został świętym. A są sanktuaria, nie orientuje się, gdzie się nie sprawuje Eucharystii z jakiegoś powodu? Chyba nie ma. Wydawało, to znaczy wydaje mi się, że nie powinno takich być. To zależy jeszcze, jak zrozumiemy, jak zdefiniujemy sanktuarium, ponieważ według jednej z definicji sanktuarium może obejmować całe miasto albo jakiś kompleks budynków. W naszej miejscowości, w naszej diecezji, mamy sanktuarium w Skoczowie, gdzie mamy wzgórze kaplicówka, tam jest kościółek, kaplica z ołtarzem, ale do tego kompleksu sanktuaryjnego należy też szlak świętego Jana Sarkandra, to jest kilka miejsc na terenie miasta, kaplica Jego narodzenia, miejsce Jego narodzenia. No, i, i ten cały szlak, tam na szlaku nie sprawuje się Eucharystii, ale ono należy pod sanktuarium. Zresztą trudno mówić o sanktuarium bez Chrystusa, bez, bez tego źródła. Nawiązując do, do tego, co tutaj już kiedyś wybrzmiało, sanktuarium jako miejsce na świętość, niech sanktuaria będą dla nas takimi miejscami, gdzie tę naszą wiarę możemy wzmocnić jakimś szczególnym elementem. Ale Oto też tutaj chyba wszyscy gorąco apelujemy, żeby w tym poszukiwaniu nieraz pewnej cudowności, nie w jakimś negatywnym znaczeniu tego słowa, nie zapominać o tym, z czego tak naprawdę wszystko wyrasta. O ofierze Jezusa Chrystusa, o Eucharystii. To jest tak naprawdę centrum naszej duchowości, to jest najważniejsze dla nas sanktuarium Serce Jezusa, możemy tak powiedzieć, najważniejsze dla nas sanktuarium. Bardzo dziękuję. Nie, 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 szkoda. Bardzo... Szkoda. No, no, bo też teraz rwał. No... A, Ale urwał! No, bo, bo teraz jest dopiero fajne. No. Dobra, to czekaj. Zap... Nie. Zapytałeś mnie, czy każda świątynia jest sanktuarium i, i, i vice versa. Mhm. Warto to rozwinąć, ponieważ kiedy z... zaczęły się tworzyć te sanktuaria, te miejsca święte kościół w swojej tradycji dorobił się też takich określeń kościołów, jak na przykład bazylika. Jakiś kościół może być sanktuarium, mieć tytuł sanktuarium, ale może też uzyskać tytuł bazyliki. A termin funkcjonował w antyku przecież. Do tego, w, do tego, w, innym, w innym kontekście trochę. Do tego skoczymy, okay. ponieważ może być też taki tytuł kolegiata. Może być też taki tytuł kościół, kościół stacyjny. Tym się zajmuję w mojej pracy, ale w związku, że mamy tutaj eksperta, no to chciałbym pokazać, porozmawiać na temat bazyliki, ponieważ od tego edyktu mediolańskiego, czy reskryptu mediolańskiego, no, który nie powstał w Mediolanie i nie był edyktem, chrześcijanie zaczynają budować swoje świątynie, swoje ważne świątynie, które później zostaną określone nawet sanktuariami, na terenie już całego, całego imperium, bo i w Rzymie, i, i jeszcze w Jerozolimie, i zaczynają to nazywać bazyliki. I to było dla mnie intrygujące, co znalazłem. A co znalazłeś? Że słowo bazylika pochodzi od. Jest to terminologia związana z architekturą, i pochodzi z czasów rzymskich, gdzie bazylika miała swoją funkcję. No mhm, tak, tak. Tak. Bazylika to miejsce, gdzie się sprawuje trybunał gdzie to jest centrum życia publicznego, tam działają sądy, no bo w ogóle z czego się wierzy słowo Bazylika? Od Bazyleus, od król. król. Jedną z funkcji króla było wydawanie wyroków. Rzym był republiką, więc nie było możliwości i to jest ciekawe, że termin jest grecki, bo on też przyszedł do Rzymu z zewnątrz, więc to było miejsce przede wszystkim, gdzie zbierały się sądy, gdzie wygłaszano mowy, gdzie zbierali się adwokaci. Bazyliki były umieszczone przy Forum Romanum, a więc to jest centrum życia publicznego i budowa bazyliki to jest taka długa, szeroka nawa z długą kolumnadą, z dużym, z dużym salą po środku. W późnym antyku bazylikami, bazyliki już będą mieć no, funkcje dostosowane do cesarza, który zasiada na trybunale, więc musi być duża sala, żeby odpowiednio podkreślić godność cesarską, na przykład Bazylika Maksencjusza i Konstantyna Wielkiego też przy Forum Romanum, że jest miejsce na tron i jest długa nawa, długa nawa, gdzie się wszyscy mogą zgromadzić, żeby wysłuchać wyrok wydawany przez cesarza, gdy akurat by przyjechał do Rzymu czy ktoś w zastępstwie cesarza. No więc to jest typ budynku, który doskonale pasował do do wymogów chrześcijaństwa, że, żeby wielu ludzi się mogło zgromadzić w miejscu, gdzie jest miejsce centralne, czyli gdzie będzie ołtarz, po prostu, gdzie będzie ołtarz, gdzie będzie tron, gdzie, gdzie Jezus będzie, a nie cesarz, przebywał, no i te pierwsze bazyliki. To właśnie mamy bazyliki przez wspomnianego w ostatnim odcinku poświęcone papieża Sylwestra I. Bazylika Świętego Piotra na Watykanie, Bazylika Świętego Jana, czy Janów na Lateranie, a jednocześnie w tych samych czasach mamy trzy bazyliki w Ziemi Świętej, Bazylikę na Golgocie która w 335 roku jest inaugurowana, bazylikę w Betlejem, 328 rok, bazylikę w ogrodzie oliwnym, tak. Sanktua. więc te najważniejsze miejsca to wszystko w czasach Konstantyna Wielkiego, i właśnie się wykorzystuje ten typ budowli znany powszechnie Rzymianom i kojarzony z władzą cesarską, z czymś najwyższym, podniosłym, ze sprawowaniem prawa od razu to są właśnie duże, szerokie budowle, kilkunawowe, bo te późno antyczne bazyliki też są kilkunawowe. A więc mamy piękną adaptację całkowicie, no właśnie, niekoniecznie świeckiej budowli, bo w późnym antyku wszystko, co wiąże się z osobą cesarza, jest święte. Są święte edykty. Jest święta sypialnia. Sam cesarz jest święty. Sanctum cubiculum. Sam, dokładnie. <laughs> sam cesarz jest święty. Wszystko, co go dotyczy, jest święte. To są czasy dominatu, gdzie cesarz jest dominus, jest dominus, czy jest panem dla swoich poddanych. Dominus Nie jak nawet. We wczesnym cesarstwie jest princeps. Pierwszy wśród równych. Mhm. Że jest pierwszym obywatelem. Ale późno rzymski cesarz jest panem i władcą wszystkich. Więc mamy w pewien sposób, Bazylika też wiąże się z kontekstem sakrum. No, to, to ciekawe. Więc to, co dotyczy cesarza jest, jest sakrum, jest święte i chrześcijanie przejmują to. Dlatego też potem cesarz staje się opiekunem chrześcijaństwa. Mhm. I to jest jedna z jego roli. A więc to jest taka... A przepraszam, Batku, rzecz. ja trochę spłycę, bo, bo bardzo mi się podoba to, ale spłycę taka moja osobista refleksja. nie wiem, czy się zgodzisz. Mi bazyliki rzymskie, jeszcze jeżeli chodzi o taką funkcję publiczną, właśnie sklepy, miejsce spotkań, miejsce dysput, bardzo przypominają współczesne galerie handlowe. Jak udaje się do jakiejś współczesnej galerii handlowej, sobie zawsze myślę tak, o jadę do współczesnej no tak. bazyliki, tym bardziej, że tam też wymiar sakralny jest, bo są takie małe świątynki współczesnej religii zwanej konsumpcjonizmem, prawda? Można powiedzieć, układane że... koło siebie, prawda? Także wymiar sakralno-pogański też... Można powiedzieć i taki, i nie. Czyli galeria handlowa byłaby przez Rzymianina, mogłaby być uznana za rodzaj bazyliki, ale Rzymianin jako człowiek pobożny by od razu zapytał: No hola, ale gdzie jest sąd? A gdzie jest miejsce dla władzy? Jak to? A ochroniesz? No to, to nie jest to samo. Czyli okay, że ja centrum handlowe jako Bazylika to jest Bazylika obdarta z podstawowej funkcji, bo tam oczywiście mieściły się sklepy, różne takie gabinety, kramy, ale to była wtórna funkcja wobec mhm, tego, co w Bazylice jest najważniejsze. I, I gdybyśmy na przykład zastanawiali się, czy Kościół zawdzięcza więcej Grecji czy Rzymowi, to ewidentnie ewidentnie trzeba z ręką na sercu nie subiektywnie. nie powiem, że mnie to nie cieszy, ale za pewnie zdecydowanie więcej Rzymowi. Nie. I pod względem architektonicznym. Tak? Pod względem y no, ja, wyobraźmy sobie, tu można fajną minaturę wrzucić, jak wygląda typowa świątynia grecka. W stylu doryckim, jońskim, korynckim, whatever. Z zwróćcie uwagę, kolumnada, mamy, y mamy kolumnadę wokół. Z każdej strony po schodach się wchodzi do tej świątyni. Jaki kościół dzisiaj tak wygląda chrześcijański? Natomiast to, co wprowadzają Etruskowie, a Rzymianie rozwijają, to jest świątynia na planie toskańskim czyli wysokie podium, wejście z jednej strony po schodach i e, ślepe ściany ze wszystkich stron. Jest jedno centralne miejsce, do którego się dąży które jest na e, najdłuższym, najczęściej, bo nie zawsze, ale na właśnie tym krótkim boku po przeciwnej stronie od wejścia i tam znajduje się to miejsce najświętsze. U Rzymian to może być tiada, to będzie pomnik bóstwa, u chrześcijan będzie ołtarz. Mhm. Więc u Greków jest to w środku świątyni, na samym środku. Otoczone ze wszystkich stron kolumną, z każdej strony można wejść na przykład do Partenonu. Do świątyni rzymskiej wchodzi się z jednego centralnego punktu. Oczywiście mogą być jakieś boczne wejścia, ale jest jedno centralne wejście. Jest bóstwo wyniesione w górę i, i wszystko w jego kierunku się gromadzi. Zresztą to też wykorzystano w budowlach użyteczności publicznej, że one są wzorowane właśnie na taki rzymski sposób. Mhm. No i wreszcie bazylika, przejęta od Rzymian bezpośrednio. Mówiliśmy, mhm. że. Sanktuarium, świątynia to był dom dla Bóstwa i w cudowny, wspaniały sposób przeszliśmy do takiego wniosku, że to jest zarówno dom dla Bóstwa, jak i takie miejsce spotkań wspólnoty. I to jest ta nowość chrześcijaństwa, ponieważ nawet te pierwsze kościoły, odkryty dom Piotra, to był jeden z większych domów, gdzie mogła się zmieścić większa wspólnota na odprawienie Eucharystii. Celem dużych domów było możliwość zgromadzenia jak największej liczby osób na Eucharystii. I to przynosi chrześcijaństwo, że nie tylko dom Boga, ale także nasz udział, my tam jesteśmy obecni jako wspólnota. Gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam my jesteśmy. Czyli wszędzie, gdzie sprawujemy Eucharystię, tam jest miejsce święte. A Piotrze, masz jakieś ulubione swoje sanktuarium? W Polsce czy na świecie? I Teraz wszystkie. <śleszy> Ale jakieś takie szczególne, gdzie, gdzie no, odnajdujesz y, jakąś swoją też duchowość, pokrzepienie? To interesownie. Bardzo lubię jeździć do sanktuarium w Rychwałdzie. Daję takie świadectwo, że każda z moich próśb czekała na wypełnienie dwa lata, znaczy maksymalnie dwa lata. Poprosiłem Matkę Bożą o wsparcie w jednej sprawie, po dwóch latach się udało. Poprosiłem o drugiej sprawie, po dwóch latach się udało. Także lubię tam jechać, żeby tam się pomodlić, może tak głębiej zrozumieć moją prośbę, czy ona jest dobra. I to jest dla mnie miejsce, o którym myślę, kiedy próbuję coś z Panem Bogiem załatwić. A ty Bartku, mam na myśli chrześcijańskie sanktuarie. Tak, w Rzymie. Jedno, Światowy człowiek. Mój ulubiony kościół to, to jest Bazylika Świętego Jana na Lateranie i druga Bazylika Świętego Antoniego w Padwie. O, to piękne. No, byłem no, no jak tu. jestem w Padwie, nie byłem tak wiele razy, bo ile tam, z sześć razy w, tym, w tej bazylice, ale to zawsze się czuję, jakbym był u swojego przyjaciela w domu. Bardziej niż w kościele. Czy no, w takim sensie, że taką bliskość większą czuję, bo to też jest yy, mój patron? Dał świadectwo, a ja przed chwilą powiedziałem, że oscyluję w, w pogańskim świecie. Ale rewelacyjne słowa, dlatego że niektórzy traktowali sanktuaria poświęcone świętym jako miejsce kultu tych świętych, że prawie że drugie bóstwo. A to właśnie jest taki mój przyjaciel, który ma mnie chwycić za ramię i razem podchodzimy do Boga w jakiejś sprawie. Bardzo mi się podoba ta definicja. No zresztą na lateranie to jest też mój patron, więc <grystko> wszystko zostaje. No tak, tu, Bartosz Jan, go... Jan Kołoczek, rzeczywiście. Antoni. Ja Antoni. Bartosz Jan Antoni. Bartosz, ja, Antoni. Ale tak mam się przedstawiać tutaj? Nie, 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 to jest oficjalnie. Okay. A tu nie jesteśmy oficjalni. Dla przyjaciół Bartosz, Jan. <grystanie> <grystanie> Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, no atmosfera tego odcinka też jest taka, bym powiedział, przyjacielska, no bo jak wspomniałem na początku, realizujemy tutaj jeden projekt i przy okazji dzieląc się wiedzą i zainteresowaniami, także się bardzo dobrze dobrze bawimy przy tym, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy księdzu Piotrowi, sanktuariologowi diecyzji bielsko-żywieckiej, no i Bartkowi tutaj naszemu stałemu ekspertowi świata grecko-rzymskiego, pogańskiego, ale jak okazuje się nie tylko, zachęcamy do odwiedzania pięknych sanktuariów diecyzji bielsko-żywieckiej i nie tylko, i szukania w tych miejscach duchowego pokrzepienia, wytchnienia. Także pogłębiania swojej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór, dzień dobry. Pozdrawiamy, zachęcamy do subskrybowania, komentarzy, zadawania pytań, no i, i innych aktywności związanych z promocją naszego kanału. Do zobaczenia na trasie pielgrzymów, do zobaczenia w jakimś sanktuarium u nas na kanale. Ale rozmowa fajnie panowie, no, dialog tak fajny. Tak się...